5-5 we Vroom TV, czyli wygrani ostatnich dni kontra najbardziej przegrani ostatnich dni. Ci, co zapracowali na swój sukces kontra ci, którzy mieli pecha. Jak zwykle, to bardzo subiektywne podsumowanie tego, co wydarzyło się na trasach i torach. O wygranych opowie Magda Wilk, ale najpierw przegrani. Bartosz Musiał, zapraszam. Miejsce piąte, a tutaj mistrz świata Formuły 1, Lewis Hamilton. Brytyjczyk miał zaproszenie i chciał zobaczyć finał Wimbledonu, ale nie został wpuszczony, bo nie dostosował się do wymogów dress code'u. Kwieciste wzory na koszuli i kapelusz nie wpasowały się w to, co zwykle dzieje się na kortach Wimbledonu. Miejsce czwarte, a tutaj czas na prawdziwego przegranego. Thiago Monteiro świetnie wystartował w drugim wyścigu WTCC na torze Villarreal i to by było na tyle. Wjechał między dwie łady, uderzył w barierę i zakończył świetnie zapowiadający się wyścig. No to teraz pozycja trzecia, a tutaj kobiety. W serii MotoGP nie ma ich wiele, dokładnie dwie. Obie startują w Moto3 i tak się stało, że podczas Grand Prix Niemiec obie brały udział w kraksie. Więcej, tylko one brały udział w tej kraksie. Maria Herrera Munoz i Ana Carrasco na 13 zakręcie rywalizacji tak skończyły swoje zmagania. Wyprzedzić kobietę to jedno, ale później dojechać do mety to zupełnie inna para. Kaloszy. Miejsce drugie, a tutaj Roberto Meri. Kierowca w przerwach między wyścigami Formuły 1 startuje w Formule Renault. Patrząc na to, czego dokonał na Red Bull Ringu, to może lepiej by było, gdyby na przykład pograł sobie w szachy albo warcaby, jakieś takie bezpieczniejsze sporty. Zaraz po przejechaniu mety Meri zwolnił w pierwszym wyścigu, powodując groźnie wyglądającą kraksę z Nicolasem Latifim. Wykluczono go z wyników i zakazano startu w drugim wyścigu. Chyba na szczęście i dla bezpieczeństwa innych. I czas na największego przegranego ostatnich dni, a tutaj Gianni Morbidelli. Dojechał pierwszy do mety TCT International Series na Red Bull Ringu, ale sędziowie uznali, że kierowca zachowywał się niesportowo, kilkakrotnie uderzając samochody Comiego, Bellicciego i Orioli. Dostał 30 sekund kary i spadł aż na 11 pozycję. Na miejscu piątym Jan Kopecki. To dopiero czwarty jego start z Skodą Fabią R5, a już wygrywa rajdy. Piąty raz z rzędu zwyciężył w Rally Bohemia, rajdzie, który jest zaliczany do mistrzostw Czech. Na miejscu czwartym Marc Marquez. Zdobył pole position, jednak na początku nic nie wskazywało, że wygra również i wyścig, ponieważ przez dłuższy czas to Lorenzo był jego liderem. Finalnie spadł on jednak na czwartą lokatę, a Marquez zwyciężył w MotoGP na niemieckim torze Sachsenring. Miejsce trzecie Mikko Hirvonen. W zeszłym roku zakończył karierę w WRC, jednak jak większość rajdowych emerytów nie potrafił usiedzieć na miejscu i przesiada się do rajdów terenowych. Plan to start w Dakarze Mini ze stajni X-Raid, która m.in. dostarcza auto Małyszowi, a wcześniej Hołowczycowi. Miejsce drugie Dubaj i Szepieniec. Panowie podzielili się zwycięstwami w kolejnej rundzie górskich samochodowych mistrzostw Polski w drugim wyścigu górskim Magura Małastowska. Dubaj był najszybszy na trasie w sobotę, z kolei Szepieniec nie miał sobie równych w niedzielę. Przy okazji ustanowił również nowy rekord trasy. I na miejscu pierwszym naszego rankingu Marcin Łukaszewski i Magdalena Duchanik-Persson. Ostatnio para nie miała zbyt dużo szczęścia, jednak znowu wraca na odcinki mocniejsza. Załoga Łukaszewski-Duchanik-Persson wygrała rajd Polskie Safari, kolejną rundę rajdowych mistrzostw Polski samochodów terenowych. Co ciekawe, Polskie Safari to najstarszy rajd terenowy, który jest rozgrywany w naszym kraju.